Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium, które zorganizowaliśmy tym razem we współpracy dwóch programów i to jest nauczycielka pierwsza klasa realizowana w Fundacji Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także we współpracy z programem Młodzi Przedsiębiorczy, który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i którego partnerem jest ING Bank Śląski oraz Fundacja ING Dzieciom. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w dwóch tych wspomnianych fundacjach, a z nami jest już też Państwu widoczny Pan Damian Kupczyk, z kolei pracujący w ABC Czepczyński. Również we współpracy z tą firmą dzisiejsze webinarium ma możliwość się odbyć. O ABC na pewno powie nam więcej prowadzący. Ja dzisiaj chwilę opowiem Państwu o tych kwestiach technicznych. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już tutaj się dużo dzieje, Państwo się z nami witają, bardzo się cieszę, to znaczy, że nas widać i słychać, przynajmniej mnie słychać jak na razie. Proszę tego czatu używać, aby zadawać pytania prowadzącemu, odpowiadać na jego pytania, bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać znać, ja postaram się pomóc albo globalnie w czacie tym ogólnym, albo już w rozmowach indywidualnych. Nie zabieram więcej czasu prowadzącemu, życzę owocnego spotkania, znikam do tła, ale cały czas jestem i się będę Państwem opiekować. Damianie, przekazuję Ci pałeczkę. Dzięki wielkie w takim razie. Już momencik, ustawię sobie tylko głośność. Witam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję za przybycie na zorganizowane webinarium. I na samym początku chciałbym w ogóle podziękować za zaproszenie mnie do tego, żebym mógł takie webinarium dla Państwa przeprowadzić. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj chcemy, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, będzie przydatne i zostanie też przez Państwa wykorzystane, ponieważ ja jestem pragmatykiem i uważam, że wszystko, cokolwiek robimy, powinno być wykorzystane potem w praktyce i powinno się do czegoś przydać. Inaczej ten czas byłby całkowicie nieprzydatny. I jeżeli mogę tutaj jeszcze wykorzystać chwilę czasu, to chciałbym serdecznie pozdrowić Magdę Świderską, która pewnie też tutaj z nami jest, a która jest w ogóle inicjatorką prawdopodobnie w tym momencie całego tego zdarzenia. Tym bardziej, że dzisiaj ma imieniny i życzę jej od razu zdrowia, szczęścia i jak najwięcej pozytywnych pomysłów i dalszych działań, które mam nadzieję razem będziemy robić. A teraz już przechodząc do sedna sprawy, czyli do tego, w jaki sposób możemy edukować ekonomicznie najmłodszych, jak to przekładać na język dziecka, to zaczniemy od tego, że będę koncentrował się też na projekcie ABC Ekonomii. Tu przepraszam za chwilę hałasu, ale moja miesięczna córa właśnie wraca ze spaceru, także za momencik będziemy już mieć tutaj ciszę. Okej. Będę opierał się na projekcie ABC Ekonomii, którego jestem koordynatorem i współautorem, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z edukacją najmłodszych, ponieważ projekt ten dedykowany jest uczniom przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych. I myślę, że ten właśnie etap też jest najbardziej efektywny, jeżeli chodzi w ogóle o edukację i wprowadzanie różnych zagadnień, które są innowacyjne, ale do tego jeszcze myślę, że dojdę. Teraz jeżeli chodzi o sam projekt ABC Ekonomii, czym on jest i w jaki sposób jest robiony, to jest to projekt, który powstał na bazie naszych doświadczeń związanych z tym, że edukacji ekonomicznej w Polsce w różnej formie brakuje. I to przekłada się na różnego rodzaju problemy społeczne, a niewykorzystanymi możliwościami największymi, które są cały czas do dyspozycji, są właśnie możliwości edukacyjne, w szczególności właśnie te związane ze szkołą i przedszkolem, ponieważ tam też dzieci chcą najbardziej się rozwijać i chcą też tą edukację jak najbardziej na siebie przyjmować. Jeżeli chodzi o moją osobę, to pewnie Państwo mogliście przeczytać, kim jestem i czym się na co dzień zajmuję. I w pierwszej kolejności jestem terapeutą. Jestem terapeutą rozwojowym, zajmuję się rozwojem dzieci, szczególnie wspomaganiem tego rozwoju. I myślę, że też na gruncie właśnie tej mojej wiedzy chciałbym tutaj o tej edukacji porozmawiać.
ponieważ ona łączy się ściśle właśnie z rozwojem i z pewnymi fazami rozwojowymi. Dlatego też w prezentacji pozwoliłem sobie kilka chwil poświęcić na to, jak wygląda faza rozwojowa dziecka i w którym momencie najlepiej rozpocząć pewne działania wprowadzać. Oczywiście jestem też z doświadczenia nauczycielem, przez kilka lat uczyłem w szkole, zajmowałem się grupami świetlicowymi, wprowadzałem też różnego rodzaju innowacje pedagogiczne, no a aktualnie zawodowo zajmuję się kwestiami zaangażowania społecznego, a także tymi związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Koordynuję też projekty edukacyjne, które firma ABC Czepczyński jako firma spedycyjna prowadzi. I współdziałam oczywiście z inicjatorem całego tego projektu i osobą, która też finansuje wszystkie te działania, czyli panem Arturem Czepczyńskim, który jest właścicielem i prezesem zarządu tych firm. Na końcu też podam namiary do siebie, gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania lub chciałby ten temat jakoś bardziej dogłębnie poznać. Na początek miałbym tutaj prośbę od razu, żeby przełączyć na naszą grafikę z mapką. Abyśmy zobaczyli, o już mamy, mają pewnie Państwo już teraz możliwość, chciałbym prosić o zaznaczenie kropką miejsca, z którego teraz łączymy się do siebie, żebym zobaczył do które miejsca, w które województwa teraz, do których województw teraz mówię, to będzie myślę miły akcent, żebyśmy mogli się poznać. Także proszę, jeżeli macie teraz Państwo możliwość, żeby zaznaczyć tutaj na tej mapie swoje lokalizacje. Ja tylko dopytam, proszę, prosiłabym Państwa o napisanie w czacie, czy rzeczywiście mają Państwo taką możliwość, bo nie jestem pewna. Okej, ja tylko powiem, że ja już moją kropkę zaznaczyłem w województwie wielkopolskim i to jest powiat międzychodzki, łączę się teraz do Państwa z Międzychodu, krainy Stu Jezior, Zielonych Płuc Wielkopolskich, czyli Puszczy Noteckiej, do której też oczywiście serdecznie zapraszam. No, mamy jakieś pewnie problemy. No tak to niestety jest, że problemy techniczne są nieodłączną formą wszelkiego rodzaju prezentacji, wykładów. No już widzę, że próbujemy raz jeszcze wgrać mapę, więc spróbujemy, jak nie, to przejdziemy dalej, żeby nie zabierać Państwu czasu. Tak, zdecydowanie musimy iść dalej, bo to nie jest dzisiejszy dzień na zaznaczanie na mapie, niestety. Widzę tutaj, że uczestnicy piszą w czacie, co jest też bardzo miłe. Widzę, że mamy mazowieckie, warmińsko-mazurskie, dolnośląskie, pomorskie. Okej. Okay. O, jest i Wielkopolska. OK. Czy mogę prosić o przełączenie na prezentację? O, bardzo dziękuję. Jeszcze raz dzięki wielkie. Tak jak powiedziałem, ja nadaję w tym momencie z Międzychodu, także zachodnia część województwa wielkopolskiego na pograniczu z województwem lubuskim. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i myślę, że przechodzimy już do meritum naszego spotkania, czyli właśnie do tej edukacji finansowej. Muszę zacząć od tego, że jeżeli chodzi o edukację, to o czym najczęściej zapominamy, jeżeli mówimy właśnie o różnego rodzaju edukacji, nie tylko o przedsiębiorczości, czy ekonomii, czy finansach, ale także o tej edukacji obywatelskiej, o edukacji do życia, czy wielu innych kwestii, czy także edukacji tej formalnej, czyli matematycznej, językowej, czy przyrodniczej, chemicznej, jakkolwiek by to nazwać, to jest właśnie kwestia tego, że edukacja jest czymś holistycznym. Edukacja powinna być przynajmniej traktowana jako holistyka,
Czyli na ucznia powinniśmy patrzeć z góry i nie tylko patrzeć na niego przez pryzmat jednego konkretnego roku tej edukacji, czy jednego etapu edukacyjnego, załóżmy klas 1, 3, czy 4, 8, czy edukacji ponadpodstawowej, ale powinniśmy na niego patrzeć przez pryzmat wszystkich lat nauki, jakie on będzie przechodził. I tutaj jest bardzo duże wyzwanie w ogóle przed szkołą i przed wszystkimi osobami włączonymi w edukację, żeby właśnie stworzyć taki proces edukacji, aby uczeń, który przychodzi do edukacji formalnej już w przedszkolu, przeszedł potem systematycznie do tego etapu wczesnoszkolnego, szkolnego, następnie ponadpodstawowego, a potem do tej edukacji wyższej, czyli związanej ze studiami. I tylko taki proces, który ma ze sobą połączenie, będzie przynosił nam wymierne korzyści. I jeżeli będziemy edukację robić, uprawiać, nazwijmy to stopniowo, czyli po prostu szkoła podstawowa będzie zajmować się pewnymi elementami, natomiast potem szkoła ponadpodstawowa będzie już nie nadbudowywać tej wiedzy, tylko będzie wprowadzać nowe zagadnienia, to niestety nie będzie tej ciągłości. Dodatkowo, jeżeli nie będziemy pokazywać pewnych zależności między tematami, które wprowadzamy, czyli tym, co jest wprowadzone w matematyce, że łączy się to z przyrodą, dodatkowo może łączyć się to z historią, a dodatkowo łączy się to z przedsiębiorczością, to też uczeń, którego próbujemy wykształcić, nie będzie miał takiego powiązania związanego z treściami, których się uczy. On będzie cały czas rozbity między wiele różnych tematów i nie będzie potrafił ich ze sobą połączyć. I przykładem tego może być chociażby to, że matematyka jako nauka, czyli umiejętność liczenia, łączy się z przedsiębiorczością w ten sposób, że łączy się z finansami. Finanse następnie łączą się z wiedzą o społeczeństwie, ponieważ dotyczą kwestii związanych z kapitałem społecznym, jak chociażby biedą, a bogactwem, wolontariatem czy kwestiami charytatywnymi. Więc te wszystkie elementy są ze sobą powiązane. Ja też bardzo proszę, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę je też zadawać. Wiem, że tutaj moderator również będzie je zaznaczał. Ja się potem z chęcią do nich odniosę. Mam też takie trzy miejsca, gdzie będą przerywniki, w których będziemy mogli się do tych pytań potem odnieść. I tu bym prosił o uruchomienie pierwszej ankiety, bo tu chciałbym Państwa zapytać o taką kwestię, od jakiego etapu według Państwa realizowana w Polsce jest formalna edukacja ekonomiczna i finansowa, czyli taka, która jest włączona w etap formalnej edukacji takiej szkolnej. Okej, mamy już wyniki. Czyli widzę, że tutaj porówno mamy etap wczesnoszkolny, etap ponadpodstawowy, etap szkolny i najmniej etap przedszkolny. Okej, już się odnoszę do tych wyników, a więc tutaj cieszę się, że nie wykazało nam to takiej jednakowej odpowiedzi, że tutaj cały czas te kwestie są bardzo mocno podzielone i faktycznie, ponieważ u nas, jeżeli chodzi o kwestie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości i finansów, to mamy dosyć dużą rozbieżność, jeżeli chodzi o kwestie związane z podstawą programową i tym, co jest realizowane na różnych etapach. I problem polega też na tym, że elementy przedsiębiorczości finansów wprowadzane są już do podstawy programowej tej edukacji najmniejszej. One pojawiają się w pewien elementarny sposób w przedszkolu, pojawiają się w pewien elementarny sposób w szkole podstawowej na tym pierwszym etapie. Natomiast problem jest taki, że one nie są sformalizowane. Nie jest to osobny przedmiot, nie jest to też coś takiego, co wprost możemy wykorzystać, jeżeli chodzi o realizację naszych zajęć szkolnych. I jeżeli mógłbym teraz poprosić o przejście z powrotem do prezentacji. To jeżeli przyjrzymy sobie podstawy programowe i ramowe plany nauczania, które są przypisane do wszystkich szkół,
to dopiero w ramowym planie nauczania dla szkół ponadpodstawowych pojawia się coś takiego jak punkt 7, podstawy przedsiębiorczości. To jest pierwszy przedmiot, który pojawia się jako sformalizowany i taki, który dedykowany jest właśnie nauce ekonomii, finansów i ma pomóc już tutaj tym adolescentom do tego, żeby oni mogli wejść w to życie z jakimiś podstawami związanymi z funkcjonowaniem finansowym w społeczeństwie. No i jak można też zobaczyć, nie jest to jakaś oszałamiająca ilość godzin, to jest jedna godzina w drugiej klasie i jedna godzina w trzeciej klasie. W liceum wygląda to podobnie, tutaj kwestia jest taka, że całościowo w całym cyklu kształcenia mamy 2 godziny takich podstaw przedsiębiorczości. Muszę też powiedzieć, że o ile przedmiot został wprowadzony, to niestety jego wartość na poziomie nauczania jest bardzo niska. Często jest tak, że jest to przedmiot, który nie daje pełnego etatu, czyli łączy się z tym, że nauczyciele różnych gości podejmują się prowadzenia tego przedmiotu. I w tym momencie jest tak, że jako przedmiot, który nie wchodzi w skład matury, dodatkowo nie jest przedmiotem, który wpływa na dostanie się na studia w jakiejkolwiek formie, powoduje, że przez uczniów jest ten przedmiot traktowany jako taki, który jest doczepiony, czyli byle go przejść, byle go zdać, nie warto się. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czy teraz możemy słychać? Raz, raz, raz. O, widzę, że tak, czyli chyba wróciłem na linię. Super, 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 super. To przepraszam Państwa, tutaj coś musiało się zadziać prawdopodobnie gdzieś tam z mikrofonem albo z czymś, że nie było mnie słychać. Okej, to wracamy w takim razie dalej. Tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ilość tych zajęć z podstaw przedsiębiorczości, to są one niewystarczające i to jest też bardzo poważny problem, jeżeli chodzi potem o kwestie związane z kompetencjami, umiejętnościami i wiedzą związaną z tym zakresem. I teraz Narodowy Bank Polski przeprowadził dosyć ciekawe badania związane ze stanem wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków. I teraz nie będę omawiał tutaj całości, wy Państwo dostaniecie tą prezentację, którą teraz widzicie, łącznie z linkami, więc będzie można sobie zajrzeć bezpośrednio do tych wyników i przeczytać wszystkie dane, jakie NBP przygotował. Natomiast ja bym się chciał odnieść tylko do kwestii związanej z wpływem szkoły i nauczycieli na stan wiedzy ekonomicznej związanej z finansami i gospodarką. I jeżeli spojrzymy, to ankietowani odpowiedzieli, że tylko w przypadku 28% nauczyciele i szkoła miała jakikolwiek wpływ na to, jak wygląda ten stan wiedzy z tymi tematami. Natomiast, co jest bardzo ważne, proszę też zwrócić uwagę, że ci sami ankietowani stwierdzili, że to właśnie szkoła i nauczyciele powinni mieć największy wpływ, jeżeli chodzi o kwestie wprowadzania zagadnień edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości właśnie do ich życia. I to pokazuje, że jest bardzo duże przyzwolenie i zapotrzebowanie społeczne na to, żeby w szkole taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości czy ekonomia i finanse zaistniał i żeby uczniowie mogli się z nim spotykać. I idąc dalej, z jeszcze jednym z pytań, zapytano, czy w ramach formalnej edukacji, czyli tej, która odbywa się w szkole, były przygotowywane jakiekolwiek lekcje, czy ktoś miał styczność z zajęciami na temat ekonomii, finansów, gospodarki. No i jak można zobaczyć, to w większości takich lekcji nie było przeprowadzanych, nie były one przygotowywane, nie były one włączone do tej edukacji formalnej. To też pokazuje to, o czym też powiedzieliśmy, że w przypadku chociażby na przykład 28%, to być może te elementy pojawiały się podczas edukacji tej formalnej, natomiast nie były one stałe. Widzę, że tutaj pojawiają się, tak spokojnie, przejdę też do kwestii związanych z wytłumaczeniem pewnych zagadnień, także proszę o chwilę cierpliwości. Natomiast, co jest też bardzo ważne, większość naszych rodaków już potem po tej edukacji formalnej do zagadnień związanych z ekonomią i finansami nie powraca i jest to bardzo duży problem.
Ok, i jeszcze jedno badanie OECD, które było robione też na bazie tego, jak wygląda wiedza finansowa u nas w Polsce. No i tutaj też nie ma co zaklinać rzeczywistości. Jesteśmy na ostatnim miejscu zarówno pod względem wiedzy, jak i zachowań, a także postaw, jeżeli chodzi o edukację ekonomiczną i finansową i wykorzystanie jej potem w życiu dorosłym. Jest to też bardzo nieciekawe badanie tutaj dla nas, ponieważ pokazuje, że tendencja w naszym kraju w tym momencie zmierza ku temu, że nie wykorzystujemy w ogóle tego potencjału i będziemy cały czas wpadać w takie negatywne konsekwencje tego braku edukacji finansowej i ekonomicznej. No i to, co jest też bardzo ważne, niestety, ale problem też tkwi w tym, że wszyscy mamy bardzo dużą deklaratywną świadomość zagadnień edukacji związanych z ekonomią i finansami. Tak jak można zobaczyć, wiemy deklaratywnie, wszyscy wiedzą, co to jest bezrobocie, natomiast kiedy sprawdzamy tą wiedzę rzeczywistą, to jest ona już o wiele niższa. Tak samo budżet państwa, VAT, przychody, spółki, inflacja, czy marża, czy prowizja i tym podobne rzeczy. To jest tak, że niestety uważamy, że znamy się na tych kwestiach, natomiast kiedy przychodzi nam spotkać się z nimi, kiedy musimy je wykorzystać, to okazuje się, że nie potrafimy ich ani wytłumaczyć, ani nie potrafimy ich użyć w życiu codziennym. Teraz kolejne pytanie, które chciałbym zadać, to pytanie dotyczące tego, od jakiego wieku dziecka powinno rozpocząć się edukację ekonomiczną i finansową, czyli w którym momencie my tę edukację powinniśmy wprowadzać. Kiedy ona powinna być wprowadzona i kiedy dzieci powinny stykać się właśnie z tymi kwestiami związanymi z edukacją i finansami. OK. Widzimy wyniki naszej ankiety i tutaj w ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest, proszę zwrócić uwagę na ten fakt, że edukacja formalna do przedsiębiorczości rozpoczyna się na etapie szkoły ponadpodstawowej, natomiast nikt z nas nie uważa, że tam właśnie powinna się rozpoczynać. I to jest niestety takie trochę, to jest taka rozbieżność między tym, co jest stanem faktycznym, a tym, co wszyscy wiedzą, że być powinno. I to jest faktycznie duży problem. Najwięcej z Państwa odpowiedziało, że w wieku 4-5 lat. Potem oczywiście przedszkole, nikt nie zaznaczył pierwszego roku życia. I oczywiście, że tak, tutaj ta edukacja powinna odbywać się najlepiej na etapie 4-5 i wieku przedszkolnym. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to kwestia związana w ogóle ze specyfiką rozwoju dziecka. I tutaj proszę o powrót do prezentacji. OK. Okresy rozwojowe, w których my jesteśmy, w których my się znajdujemy, są ściśle związane z pewnym procesem, który jest z góry ustalony. Rozwój naprawdę człowieka jest dosyć mocno opisany, my go dosyć fajnie znamy. I teraz dziecko zaczyna się rozwijać bardzo szybko już na początkowym etapie swojego życia i potem tylko ta wiedza jest nadbudowywana, w pewnym etapie ona zostaje wyhamowana, co też oczywiście ma swoje podstawy rozwojowe. Nie moglibyśmy się cały czas tak rozwijać, ponieważ byśmy się zamęczyli. Natomiast, co jest bardzo ważne, musimy zwracać uwagę na tak zwane kamienie milowe w edukacji. To jest też bardzo taki element kluczowy w przypadku edukacji ekonomicznej, ponieważ ona powinna dotykać momentów, w których dziecko jest przygotowane do tego, żeby o tych kwestiach rozmawiać. Państwo wyznaczyliście tutaj ten etap 4-5 lat i etap przedszkolny. I ja również się z tym zgadzam, ponieważ projekt ABC Ekonomii, który my przeprowadzamy, dotyka właśnie dzieci w wieku przedszkolnego w większości przypadków, ale także realizujemy warsztaty właśnie u dzieci młodszych. Najmłodsze, które mieliśmy u nas warsztatowo, to były dzieci 3-letnie i bardzo fajnie takie warsztaty się prowadzi, natomiast metodyka jest już zupełnie inna. I teraz taka ciekawostka, myślę, że bardzo fajna i warto na nią zwrócić uwagę.
Były przeprowadzane badania związane z kompetencjami matematycznymi, bo one się łączą bardzo ściśle z edukacją finansową i do przedsiębiorczości. Starkey prowadził takie badania, kiedy pokazywano punkty, dodawano kolejne i okazało się, że dzieci już po urodzeniu i w tym etapie od 16 do 30 tygodni potrafią rozpoznawać różnice w ilości punktów, czyli już mają jakieś kompetencje związane ze zmysłem liczbowym. Natomiast, co jest też bardzo ważne, Win robiła też takie badania, gdzie pokazywano dzieciom kukiełki. One bardzo fajnie też potrafiły zauważać różnego rodzaju nieprawidłowości. Pewna modyfikacja tego eksperymentu polegała na tym, że dzieciom pokazywano jedną kukiełkę, potem dochodziła do niej druga kukiełka, potem dochodziła do niej trzecia kukiełka i dzieci miały obserwować ten przyrost i w pewnym momencie okazywało się, że na przykład dodano jeszcze dwie kukiełki, czyli zauważyły, że coś się nie zgadza. I pokazało to, że dzieci już na tym poziomie, po urodzeniu potrafią rozróżniać kwestie związane z błędem matematycznym. Mówię o tym dlatego, że kompetencje matematyczne my nabywamy już po urodzeniu. One nam są potrzebne do tego, żeby się uczyć. I już w tym etapie, na poziomie rozwoju takiego domowego, rodzice powinni z dziećmi kształtować właśnie kompetencje matematyczne. Poprzez różnego rodzaju pokazywanie kart kontrastowych, poprzez pokazywanie, bawienie się różnego rodzaju zabawkami, klockami, gdzie przykładamy jedne do drugich, dzieci wtedy mogą sobie wyrobić bardzo fajne kompetencje związane z matematyką. I badania też pokazują, że dzieci, które miały takie zajęcia poznawcze w domu robione przez rodziców, czyli rodzice bardzo mocno skupiali się na zabawie, mają potem o wiele większe szanse w tej edukacji formalnej, ponieważ jest ona dla nich o wiele łatwiejsza i dodatkowo też mózg rozwija się w tych kompetencjach matematycznych. Tutaj przykład, który chciałbym Państwu też podać, jeżeli chodzi o edukację finansową i ekonomiczną. Dzieci uczą się słownictwa, kiedy jest boom tak zwany związany z nauką słownictwa, czyli 18 miesiąc życia. Wtedy uczymy się 9 słów na dobę. To jest nigdy więcej już nie osiągamy takich możliwości poznawczych i edukacyjnych. I teraz, jak to się ma chociażby do nauki językowej? Często rodzice pytają mnie jako terapeuty, kiedy powinni rozpocząć edukację językową swoich dzieci. I tutaj najczęściej jest ta odpowiedź właśnie etap przedszkolny, że warto już to tam wprowadzać. No niestety na etapie przedszkolnym już tracimy bardzo dużo możliwości związanych z możliwościami takimi poznawczymi dziecka. I tak jak pokazuje tutaj chociażby ta kwestia związana z eksplozją słownictwa, tak samo jest z matematyką. Dużo kwestii i z finansami, dużo kwestii możemy nabudować w tym momencie, kiedy dzieci są rozwojowo do tego przygotowane, natomiast w późniejszym wieku coraz trudniej jest już nam je realizować. I teraz tutaj taki przerywnik do tej części rozwojowej. Przepraszam za tak długi wstęp, ale on był mi też potrzebny do tego, żeby potem o tej edukacji ekonomicznej i finansowej rozmawiać. Jeżeli są pytania, to proszę je zadać. Ja z chęcią się do nich już teraz właśnie odnoszę i teraz postaram się wykorzystać wiedzę, którą mi przekazano. Ok, ja nie wiem, czy widać pytanie, które gdzieś się tutaj pojawiło. O, pani Zofia pyta, jak wytłumaczyć marżę, co to jest prowizja, jakieś przykłady by się przydały. I pani Zofio, powiem w taki sposób. To jest terminologia specjalistyczna związana z finansami i ekonomią. I od razu powiem z góry, że nie ma sensu uczyć dzieci definicji. To jest bezcelowe. Jeżeli będziemy dzieciom przekładać marżę na pewną definicję, czy przekładać prowizję na pewną definicję, to ona niestety nie spotka się z ich po pierwsze aprobatą, a po drugie będzie ciężko przyswajalna. Natomiast w jaki sposób to robić? Poprzez pracę na konkretnych przykładach. Jeżeli chcemy wytłumaczyć dzieciom marżę, jak ona wygląda na przykład w sprzedaży, to pozwólmy dzieciom zabawić się w sklep, ale zorganizujmy taką zabawę w taki sposób, żeby one mogły przejść przez cały proces. I teraz powiem to na przykładzie chociażby podatków, bo dla mnie ten temat, który my przeprowadzaliśmy związany z podatkami, to był temat, gdzie większość mówiła, że on się nie przyjmie, że dzieci nie będą chciały tego słuchać, nie będą zainteresowane tym tematem. Okazało się wręcz przeciwnie, że w naszych badaniach ankietowych to właśnie temat podatkowy był tym tematem, który był związany z radością i dzieci najbardziej na niego reagowały. I my zastanawialiśmy się, w jaki sposób edukować dzieci o podatkach. No i wpadliśmy na taki prosty pomysł. Jeżeli chcemy mówić o tym, czym są podatki,
to zróbmy warsztat, gdzie dzieci będą musiały poznać podatki na własnej skórze. I on, oczywiście też Państwo dostaniecie ten materiał, czyli będziecie mieć dostęp do tego warsztatu o podatkach, będziecie mogli w scenariuszu sobie przeczytać, w jaki sposób on został zbudowany już tak konkretnie. Ja, żeby tutaj nie zabierać czasu, powiem tylko, że dzieci najpierw były podzielone na grupy związane z zarobkami, ponieważ podatki wiążą się z finansami, z tym, co zarabiamy. Mieliśmy grupę dzieci, która zarabia pieniądze, będąc na umowie o pracę, czyli wykonują jakieś obowiązki dla swojego pracodawcy. Byli ci, którzy prowadzili przedsiębiorstwo i biznes. Byli też tacy, którzy musieli zakupić różne rzeczy, czyli byli konsumentami. Chodziło tutaj o to, żeby odnieść się do trzech podatków, które są nam najbardziej bliskie, czyli podatku PIT, podatku CIT i podatku VAT. Dzieci najpierw otrzymywały wynagrodzenie za swoją pracę, następnie osoba, która prowadziła warsztat, przechodziła pomiędzy nimi z przygotowaną puszką z napisem budżet państwa i zbierała do tej puszki określone z góry podatki, czyli tam za VAT musieli zapłacić 15 zł na przykład od tego wynagrodzenia, za CIT 30, a za PIT musieli oddać na przykład 20 zł. I dzieci po pierwsze poczuły już, że podatek wiąże się z pewną stratą, czyli z tym, że musimy gdzieś to oddać, musimy to wpłacić. Następnie, żeby pokazywać też, z czym podatki są związane, odwróciliśmy trochę rolę, czyli te grupy zostały zamienione na beneficjentów tego budżetu, którym państwo dysponuje. Czyli na przykład jedna grupa była dyrektorami szkół, druga to byli komendanci policji, a trzecia grupa to byli jacyś kierownicy wydziałów chyba zarządzania dróg, o ile dobrze pamiętam. I teraz oni musieli najpierw określić swoje potrzeby, czyli na co potrzebują pieniądze. Następnie zwracali się do budżetu państwa z prośbą o wypłacenie tych pieniędzy, które tam w tym budżecie się znajdowały. No i oczywiście nagle brakowało pieniędzy chociażby na edukację. Wtedy zastanawialiśmy się, co można zrobić, czy te podatki podnieść, kogo to będzie dotykać, czy będą wtedy jakieś problemy, czy może zabrać je. Ponieważ ci, którzy byli komendantami, z drugiej strony ci, którzy byli w szkole, powiedzieli, że no jeżeli oni tego nie dostaną, no to nie zrealizują wielu lekcji albo nie wypłacą wynagrodzenia nauczycielom. I pojawiło się bardzo dużo takich ciekawych wątków. Okej, widzę, że mnie słychać, to bardzo dobrze. Czy coś się dzieje? Jakby coś się działo, proszę zgłaszać. Okej. Czyli tutaj jest kwestia podatkowa i tak samo można z marżą i prowizją. To musi być zabawa, to musi być osadzenie w rzeczywistości. Natomiast proszę nie bać się wprowadzać tej edukacji właśnie na taki wysoki poziom, że dzieci czegoś nie zrozumieją, że to będzie dla nich za trudne. Okazuje się, że one naprawdę bardzo dobrze sobie radzą z tymi kwestiami, tym bardziej, że mają olbrzymią ciekawość poznawczą, ponieważ na tych kwestiach się skupiają codziennie, oni je słyszą. Rodzice mówią, że muszę zapłacić podatek, że gdzieś tam jest VAT, słyszą to w telewizji. Więc te kwestie dla nich są bardzo, bardzo ciekawe. Okej, pani Ania pyta, czy w jakim wieku najlepiej budować już edukację matematyczną, a następnie finansową? Jeżeli chodzi o rozwój kompetencji matematycznych, to najlepiej robić to już od urodzenia dziecka. Tak samo jeżeli chcemy rozwijać wzrok dziecka, to pokazujemy mu karty kontrastowe. Jeżeli potem chcemy, żeby dziecko rozwijało słownictwo, czytamy mu książki. Tak samo można z nim bawić się matematyką chociażby na poziomie klocków, czyli układać jeden klocek, dostawiać drugi klocek, pokazywać, że potem się pojawia następny klocek. I to jest coś, co możemy robić już od urodzenia dziecka, kiedy ono już wejdzie powiedzmy w ten 16 tydzień. Natomiast jeżeli chodzi o edukację finansową, to moim zdaniem, ale to jest tak jak mówię, moje tylko zdanie, najlepszym etapem jest właśnie etap edukacji przedszkolnej, ponieważ jest on sformalizowany i druga strona medalu jest taka, że odbywa się w pewnej grupie, więc można go już w razie czego wprowadzać na poziomie interakcji z innymi uczniami, co też jest bardzo, bardzo wartościowe. Okej, czy można dołączyć do projektu ABC Ekonomii? Pani Joanno, odpowiem na samym końcu i odpowiedź moja będzie oczywiście twierdząca. Powiem też, w jaki sposób to zrobić. Okej, wracam do globalnego czatu. Poproszę o prezentację w takim razie. Nie ma więcej pytań, idziemy dalej. I tak widzę, pani Agnieszka napisała, że nauka przez zabawę najlepiej przyswajalna. Oczywiście, jak najbardziej. Nauczyciele edukacji przedszkolnej znają to bardzo dobrze. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej również to stosują. Niestety potem przechodzi się do dalszego etapu edukacyjnego i tam już ta zabawa troszeczkę się nam rozmywa.
I też tam właśnie spadają możliwości edukacyjne. Okej. Projekt ABC Ekonomii. Tutaj nie wiem, czemu pojawiło się białe tło, ale okej. Projekt ABC Ekonomii. Dobra, pytanie, ale to odpowiem potem. Projekt ABC Ekonomii, który my zbudowaliśmy, jest takim projektem, który chcieliśmy zbudować na gruncie właśnie doświadczeń dziecka. I zastanowiliśmy się, co jest potrzebne nauczycielom, bo naszymi beneficjentami są właśnie nauczyciele i rodzice również, bo oni też mogą taką edukację prowadzić. Co by było potrzebne, żeby taki nauczyciel, nie musząc w ogóle przygotowywać się do lekcji, czyli nie musząc szukać różnych materiałów, nie musząc realizować jakichś założeń projektowych, mogli właśnie taką edukację formalną prowadzić u siebie w placówkach. I pierwszym elementem, który nam się pojawił i nasunął, to było zastanowienie się, co jest największą przeszkodą w tym, żeby takie zajęcia edukacyjne realizować. Bo nauczyciele mieli chęci, to, że Państwo tutaj jesteście i słuchacie mnie, to też świadczy o tym, że chcecie dowiadywać się o kwestii edukacji finansowej, mimo iż ona nie jest sformalizowana, ona nie jest częścią podstawy programowej. I tutaj poproszę ankietę. Zobaczymy, jak tu Państwo myślicie, jeżeli chodzi o te kwestie związane z brakiem tej edukacji. Okej, pani Agnieszka, widzę, napisała, że brak środków. No tak, pani Agnieszko, zgodzę się w 100%, bo niestety szkolnictwo jest całkowicie niedofinansowane. To wszyscy, którzy mają przyjemność pracować w tym zawodzie i wykonywać zawód nauczyciela, wiedzą. Dla przykładu, może tych, którzy słuchają albo potem odsłuchają sobie to na live, a nie są nauczycielami, to podam taki banalny przykład. Koleżanka, która wchodziła w skład zespołu nauczycieli do nauczania języka obcego, tutaj chodziło o język angielski, dostała od dyrektora informację na początku roku, że na zespół chyba czterech nauczycieli zostały im przyznane środki w wysokości 100 zł na rok. Więc konia z wozem temu, kto przygotuje świetne zajęcia edukacyjne w oparciu o 25 zł rocznie. No. Natomiast faktycznie nauczyciel to jest taka osoba, która będzie starała się nawet z czarno-białego ksero wykorzystać maksymalnie jego możliwości, wprowadzić to do tej edukacji. Okej. I teraz odniosę się do tej naszej ankiety. Jak najbardziej tutaj brak czasu to jest podstawowa rzecz. Dlatego też w projekcie ABC Ekonomii my nie chcemy narzucać nauczycielom realizacji zajęć chociażby w ramach formalnej edukacji. My tu chcieliśmy wykorzystać chociażby takie zajęcia jak świetlicowe, zajęcia biblioteczne czy zajęcia z wychowawcą. Chcieliśmy też, żeby ten czas, który dzieci poświęcają na właśnie te formy wychowawczo-opiekuńcze, mógł być wykorzystany właśnie w tej formie z takich zajęć edukacyjnych związanych z ekonomią i finansami. Natomiast z drugiej strony powiem tak, że po przygotowaniu przez nas materiałów okazało się, że bardzo dużo nauczycieli chce włączać w swoją edukację formalną, czyli do swoich zajęć edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, właśnie zagadnienia związane z ekonomią i przedsiębiorczością. Co do braku wsparcia metodycznego, to też jak najbardziej się zgodzę, ponieważ od nauczyciela wymaga się, żeby był tą osobą, która zna się na wszystkim i realizuje wszystko, szczególnie na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Od matematyka potem wymaga się tylko tego, żeby uczył matematyki, natomiast nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny ma się znać na biologii, chemii, liczeniu, pisaniu, ekonomii i w ogóle na wszystkich innych zagadnieniach. No i brak materiałów też tutaj 24% jest jak najbardziej słuszny. Mimo iż tych materiałów jest często dużo, to one jakościowo mogą powodować tutaj pewien dysonans, jeżeli chodzi o korzystanie z nich. Ja też powiem, odniosę się do tego pytania, skąd brać inspirację i w jaki sposób korzystać z tych materiałów. Natomiast
Okej, bo widzę, że tutaj pani Agnieszka napisała, że zdecydowanie brak zapisów w podstawie programowej. Tak, no to niestety jest kwestia, tylko tu, pani Agnieszko, powiem pani w ten sposób. My też zastanawialiśmy się, czy próbować rozmawiać z Ministerstwem Edukacji, na przykład o kwestiach zmiany podstawy programowej. I doszliśmy do wniosku, że wprowadzanie czegoś do edukacji formalnej w tym momencie na zasadzie dorzucenia przedmiotu czy jakichś elementów. Niestety na nic się nie zda, ponieważ to będzie kolejne dorzucenie tylko materiału. I tak jak Państwo napisaliście, brakuje czasu już na tą edukację formalną, na realizację podstawy programowej, a co dopiero realizowanie kolejnych zagadnień. No tak. Tutaj Pani Agnieszka też pisze, że powinna służyć normalnemu życiu, jak najbardziej. No, to jest cel w ogóle edukacji, żeby wykorzystywać to potem w tej wiedzy, żeby tą wiedzę wykorzystywać w życiu osobistym. Natomiast no niestety tak nie jest i to też wszyscy wiemy. Tak. Pani Doroto, bardzo dobrze tutaj Pani wskazała. Można prowadzić to w ramach zajęć dodatkowych lub koła. I my też zachęcamy do tego, żeby to wprowadzać. Minusem tego jest taki, że raczej finansów na to się nie znajdzie, bo gmina rzadko chce wypłacać dodatkowe środki. Natomiast można to realizować oczywiście w ramach zajęć dodatkowych. I tak jak tutaj padło też Pani Urszula, pisze, że wprowadzi to w ramach zajęć świetlicowych. Polecam naprawdę, ponieważ można zrobić grupę mieszaną i bardzo fajnie te warsztaty wychodzą. My to przetestowaliśmy i naprawdę jest to bardzo dobrym sposobem. I tak jak pisze Pani Anna, ja się będę tutaj starał odnosić też do tego, co Państwo piszecie. Oczywiście, że tak, powinno się przemycać te elementy w matematyce, w włosie i historii. To jest to, co powiedziałem na początku o edukacji holistycznej. Kiedy uczymy w matematyce o różnych kwestiach, powinniśmy automatycznie odnosić je na przykład do fizyki czy chemii. Taki styl uczenia jest chociażby w szkołach waldorskich, gdzie tamten system jest bardzo mocno powiązany. U nas niestety często jest tak, że nie ma tego powiązania. Kiedy w danym momencie realizowane jest na historii jedno zagadnienie, to język polski realizuje zupełnie inną epokę i nie ma tego powiązania. Uczniowie nie widzą właśnie tych kwestii, które są ze sobą mocno związane. Powróćmy może do prezji. Okej, bardzo dziękuję. I teraz, tak jak Państwo tutaj powiedzieliście, jeżeli chodzi o materiały, to żeby prowadzić edukację ekonomiczną do przedszkoli czy szkół, potrzebujemy w sumie cztery narzędzia. My pytaliśmy nauczycieli, co by było im potrzebne do tego, żeby takie warsztaty wprowadzili, żeby nie musieli niczego robić. Jakbyśmy im dali to jako pewien pakiet, czyli zamknięte narzędzie, to by im wystarczyło i z chęcią by takie warsztaty poprowadzili. No i okazało się, że potrzebne są cztery elementy. Czyli po pierwsze, potrzebny jest podręcznik, jest potrzebna jakaś książka, w oparciu o którą można takie warsztaty przeprowadzać i realizować. Dodatkowo potrzebne są skrypty metodyczne, czyli scenariusze zajęć, żeby nauczyciel nie musiał po nocy myśleć, w jaki sposób to powiązać ze sobą, jakie zabawy i gry wykorzystać, czy w którym momencie co zrobić. Trzeci element to muszą być karty pracy, czyli jakiś element sprawdzający i usystematyzujący tą wiedzę, dodatkowo utrwalający ją. No i czwarty element to są różnego rodzaju plansze, infografiki. To jest to pytanie, które padło odnośnie chociażby marży, czy podatków, czy inflacji, czyli takie karty, które by pomogły nauczycielowi przełożyć jakąś definicję na język dziecka, na to, żeby on zrozumiał to i żeby mógł to przyjąć, jeżeli chodzi o tą wiedzę, którą chcemy mu przekazać. I teraz, co jest bardzo jeszcze ważne, my zapytaliśmy też nauczycieli, jakie te materiały musiałyby być, żeby one były dobrze skonstruowane. No i to pojawiło nam się i co było bardzo ważne, i też to, co pytacie Państwo, skąd brać materiały, to powiem tak, że część materiałów, które są dostępne, one niestety nie zostaną wprowadzone do edukacji formalnej z prostego względu. Materiały edukacyjne powinny być pozbawione treści marketingowych, czyli nie powinniśmy w żadnych materiałach, które są dedykowane uczniom, szczególnie właśnie w etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wprowadzać materiałów, które zawierają jakiekolwiek treści marketingowe, które będą próbowały wprowadzać jakieś produkty, lokować te produkty, powinny być tego całkowicie pozbawione. Więc jeżeli będziecie kiedyś Państwo. Okej, Pani Urszulo, gwarantuję, że Państwo dostaniecie ode mnie taki pakiet. Na pewno, tak jak mówiliśmy, każdy uczestnik dostanie te materiały. Ja za chwileczkę jeszcze o nich opowiem, natomiast cieszę się, że tutaj wzbudziłem Państwa ciekawość. Wrócę tylko właśnie do tej kwestii marketingowej. Jeżeli będziecie Państwo kiedykolwiek trzymać
Dziękuję tutaj Fundacji. Jeżeli będziecie kiedykolwiek Państwo trzymać jakiekolwiek materiały edukacyjne, zwróćcie Państwo uwagę, czy one nie są obarczone żadnymi lokowaniami produktów. Naprawdę na to zwracam uwagę. Zmiana ustawy o systemie oświaty powiedziała wprost, że dyrektor odpowiada głową za to, żeby takie treści nie były do szkół wprowadzane. I miało to na celu właśnie wyrzucenie wszystkich tych materiałów, które kiedyś służyły działaniom marketingowym związanym z lokowaniem różnych produktów właśnie do dzieci. Drugie, muszą być dostosowane właśnie do dziecka, czyli muszą być pisane językiem dziecka i muszą być stworzone do ich odpowiedniego wieku rozwojowego. Dodatkowo muszą być komunikatywne, oparte na interakcji. One muszą być wprowadzone w taki sposób, żeby uczniowie z nauczycielami mogli ze sobą rozmawiać, wprowadzać pewną polemikę. No i co jest jeszcze ważne, muszą być sprawdzone przez samych uczniów, czyli musi być jakaś ewaluacja czy jakiś pilotaż, żeby było wiadomo, że te materiały zostały przetestowane i zostały oparte też na tym, co uczniowie przekazali. My jako firma, i tutaj postanowiliśmy sprostać temu zadaniu i przygotowaliśmy takie właśnie materiały do edukacji ekonomicznej właśnie dzieci wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Bardzo się cieszę. I oczywiście tutaj przygotowaliśmy książkę. Po pierwsze, czyli to, co nauczyciele nam wskazali, potrzebowali podręcznik do edukacji ekonomicznej. Taki podręcznik został napisany. My go nazwaliśmy ABC Ekonomii, czyli Pierwsze kroki w świecie finansów. Autorem książki jest Wiktor Czepczyński i Żaneta Kupczyk. Oni podjęli się do takiego trudnego zadania, ponieważ napisali 12 historyjek opartych o sytuacje, które dzieci znają z życia codziennego. Natomiast chcieli to zrobić tak, żeby to było pisane językiem dziecka, tak jakby to pisało dziecko. Dlatego te historie oparte są na takich przygodach Zosi i Maksa, którzy pochodzą z różnych środowisk, mają różne pojęcie o ekonomii i finansach, natomiast są przedszkolakami, które są bardzo ciekawe świata i pytają rodziców o różne kwestie. Co więcej, każdy z tych tematów, czyli tych 12 historyjek, tak jak powiedziałem, jest osadzona w pewnej rzeczywistości dziecka. Czyli my zapytaliśmy też dzieci, z jakimi sytuacjami związanymi z ekonomią, finansami się spotykają. I wybraliśmy te, które powtarzały się najczęściej. Dodaliśmy do tego dotyczące kapitału społecznego, jak chociażby wolontariat. I stworzono z tego właśnie książkę, która w tym momencie została już przetłumaczona na język angielski i niemiecki. I można z całą skutecznością również tą edukację wprowadzać. Jeżeli chodzi o pytania, o książkę, ja do nich się odniosę w momencie pytań, także odpowiem na wszystko, natomiast powiem od razu, że nie trzeba kupować książki w żadnym wypadku. My chcieliśmy stworzyć pakiet, który byłby dla nauczycieli darmowy i właśnie z którego mogliby skorzystać, dlatego książka w całości jest na stronie naszego projektu, również do niej Państwo dostaną dostęp. Ona jest całkowicie zdigitalizowana, także można z niej korzystać, tak samo jak materiały. Absolutnie nie wymagamy, żeby za nie w jakikolwiek sposób płacić. Co więcej, powiem też, w jaki sposób zrobić tak, żebyście Państwo jako nauczyciele otrzymali cały pakiet za darmo i nie musieli w ogóle się martwić o tym, wiem, jak to jest w edukacji. Ja sam wielokrotnie musiałem kupować różne kwestie z moich własnych pieniędzy, dlatego staraliśmy się zrobić tak, żeby tutaj nauczyciele mieli jak największą ulgę. Super, bardzo się cieszę. No tak, niestety ten czas jest tutaj najważniejszy i wprowadzanie tych treści jest czasami bardzo czasochłonne. Natomiast książka została przez nas przygotowana, ona jest gotowa, zawiera, tak jak powiedziałem, te 12 historyjek i każda historia została od razu też w pilotażu u nas w przedszkolach międzychodzkich sprawdzona i dzieci powiedziały, z czym się zgadzają, z czym się nie zgadzają, także autorów jest na książce dwóch, natomiast jest ich znacznie więcej, ponieważ każde dziecko, które przyczyniło się do powstania tej książki, jest również jej współautorem. No idąc dalej, też przygotowaliśmy skrypty metodyczne, czyli scenariusze zajęć warsztatowych i konspekty takich zajęć. Jest ich 12 do edukacji przedszkolnej i 12 do edukacji wczesnoszkolnej. Test do edukacji wczesnoszkolnej są rozbudowane o dodatkowe aktywności, bo wiadomo, że tam też już dzieci mają o wiele większe możliwości, chociażby związane z ruchem, czy z wytrzymałością poznawczą, jeżeli chodzi o słuchanie słów nauczyciela.
Co więcej, my przygotowaliśmy ten pakiet w taki sposób, że one od razu zawierają właśnie kwestie związane z komentarzem metodycznym. Czyli my zachęcamy również do tego, żeby nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, przedsiębiorcy, wszystkie w ogóle osoby, które chciałyby takie zajęcia przeprowadzić, czy to swoimi dziećmi, czy z innymi, mogły z takich zajęć skorzystać. I tutaj powiem tylko, że również się cieszę, że pani Agnieszka z nami jest. I powiem tylko tyle, że my też przetestowaliśmy te scenariusze w sytuacji bojowej, ponieważ razem z firmą Deloitte i z Fundacją Uniwersytetu Dziecięcego w Warszawie przeprowadziliśmy ponad 200 warsztatów dla uczniów Uniwersytetu Dziecięcego w soboty, gdzie właśnie te warsztaty były prowadzone przez właścicieli różnych firm, przez pracowników tych firm, czyli osoby całkowicie niezwiązane z edukacją. I okazało się, że scenariusze są świetnie napisane. Te osoby nie potrzebowały żadnych dodatkowych kompetencji. Mogły, opierając się tylko na naszych komentarzach metodycznych, przeprowadzić właśnie takie warsztaty dla uczniów, i była to dla nich wartość dodana i dodatkowo nowe doświadczenie. Także scenariusze takie również są przygotowane. One oczywiście są przetłumaczone również na język angielski i niemiecki. No i kolejna rzecz, która została przez nas przygotowana, czyli karty pracy. Do każdej historyjki, do każdego scenariusza przygotowaliśmy karty aktywności, czyli takie, które mają za zadanie po pierwsze wzmacnianie tych kwestii związanych z motoryką dziecka, a także utrwalanie wiedzy w takiej zabawowej formie, gdzie dzieci mogą właśnie realizować te zagadnienia ekonomiczne. Można na podstawie właśnie tych materiałów sprawdzać ich wiedzę, można robić tutaj jakąś ewaluację wewnętrzną. Także zostały one też opracowane w oparciu o konsultację medyczną z nauczycielami przedszkolnymi. Tak. No tutaj staraliśmy się przygotować je w formie graficznej, ciekawej, bo wiadomo, że dzieci też tutaj skupiają się na pewnych szczegółach. Im bardziej to profesjonalnie wygląda, tym chętniej do tego sięgają. Natomiast oczywiście wszystkie te materiały zostały też opracowane w konsultacji z nauczycielami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalistami, którzy tutaj znali się na swojej pracy, i chociażby jedną z taką osób była pani Irena Ranosz-Taralarek, która jest już 33 lata prowadzi edukację wczesnoszkolną, więc dokładnie wiedziała, jak powinno być to przygotowane, żeby było to wykorzystane i użyteczne, żeby nie było to tylko taki element, który będzie albo za trudny, albo za łatwy i będzie leżał gdzieś tam w kącie. Tak, oczywiście, tutaj pani Izabela pisze, że edukacja wczesnoszkolna prosi o trudniejsze karty pracy. Ja powiem szczerze, że tu wybrałem po prostu losowe, natomiast tych kart pracy jest o wiele więcej. Tutaj jest też, one cały czas są modyfikowane, projekt nie jest zamknięty. My cały czas tworzymy nowe karty pracy. Od września będą uruchomione kolejne materiały edukacyjne, czyli na podstawie już ewaluacji, bo w tym momencie w Polsce ponad 200 placówek przystąpiło do projektu i dostajemy karty ewaluacyjne od nauczycieli. Czyli chcemy zobaczyć, jak to, co my przygotowaliśmy, sprawdziło się w boju taktycznym w tak dużej ilości placówek, i teraz już będziemy nanosić właśnie te zmiany dotyczące tego, co nauczyciele nam powiedzą, że powinniśmy zmienić. Także też te materiały cały czas są modyfikowane. Dlatego nauczyciel, który od nas otrzymuje link do materiałów, ma tak naprawdę dostęp do wszystkich materiałów, niezależnie od tego, czy będą one aktualizowane i nieaktualizowane, czyli mogą po prostu, wchodząc w jeden link, mieć dostęp do wszystkiego. Jeżeli dorzucimy jakiś materiał, on automatycznie pojawi się u tego nauczyciela i będzie mógł on z tego skorzystać. No i to, co też padło w pytaniach, czyli w jaki sposób przełożyć pewne kwestie na język dziecka. My przygotowaliśmy też 39 takich infografik, które zawierają definicje, które pojawiają się w książce lub są z nimi związane na język dziecka. Od razu przygotowaliśmy takie definicje, które można wykorzystać w rozmowie z dziećmi, a które osadzone są właśnie od razu w rzeczywistości, żeby mogły to powiązać z jakąś konkretną sytuacją, żeby mogły to przenieść na swoje doświadczenie i żeby mogły też tutaj te treści w jakiś sposób zinternalizować. To jest bardzo ważne,
I to jest też moim zdaniem skuteczne, ponieważ tak jak powiedziałem, jeżeli będziemy mówić definicje, to one nie będą trafiać do ucznia. Natomiast jeżeli pokażemy mu, że ta definicja łączy się z jakimiś elementami, które on zna z życia codziennego, o wiele będzie łatwiej mu też wewnętrznie wytłumaczyć sobie te kwestie. Także my również w naszym pakiecie mamy przygotowane takie infografiki, takie nazwijmy to karty projektowe dla nauczyciela, które może wyświetlić, może je omówić, może je pokazać i one też stanowią właśnie taki materiał do tej edukacji. I teraz idąc dalej, to do czego też chciałbym zachęcić, jeżeli chodzi o kwestie związane z edukacją ekonomiczną i finansową. Państwo jako nauczyciele jesteście jednym z elementów związanych z edukacją. Jesteście Państwo tymi, którzy edukacją zajmują się zawodowo. Dzieci spędzają w szkole bardzo dużo czasu. Natomiast nie można zapominać jeszcze o dwóch innych podmiotach, które również warto włączać w edukację do przedsiębiorczości, ekonomii i finansów. Po pierwsze, biznes, świat biznesu, przedsiębiorcy lokalni. Na pewno wszyscy Państwo macie w swoich środowiskach lokalnych przedsiębiorców, którzy pracują, prowadzą swoje biznesy, zarabiają pieniądze. Proszę mi wierzyć, że bardzo ważną rzeczą jest zachęcenie ich do włączenia się do edukacji. Znam przedsiębiorców od strony zawodowej i wiem, że z chęcią przychodzą do szkół, opowiadają historię swoich firm, zapraszają też do siebie. Nasz projekt został też tak skonstruowany, że każdy temat zachęca również nauczyciela i grupę do tego, żeby przełożyć go automatycznie na jakieś działanie praktyczne. Czyli jeżeli mówimy o historii powstania pieniędzy, to zachęcamy do tego, żeby na przykład pójść do banku i dowiedzieć się, żeby umówić się na takie spotkanie, żeby na przykład banku opowiedzieli, skąd te pieniądze się biorą, gdzie są przechowywane, jak w ogóle wygląda system bankowy. Jeżeli mówimy o wolontariacie, to zachęcamy do tego, żeby przełożyć to na jakieś działania charytatywne czy wolontariackie, pójście do schroniska, zrobienie czegoś dla domu opieki, czy klubu seniora, czy posprzątanie jakiegoś elementu zabudowy szkoły, ale tylko właśnie w ramach działań wolontariackich. To jest bardzo ważne, ponieważ dzieci wtedy uczą się, że nie za wszystko dostajemy wynagrodzenie. No i oczywiście tutaj jest jeszcze ten jeden podmiot, który warto włączać, czyli rodzice. Rodzice są niejako wyłączeni z edukacji. Ja wiem, że można by było powiedzieć, że rodzice od razu mówią, że to szkoła jest od edukowania, a nie oni. Natomiast my z doświadczenia wiemy, że jeżeli takich rodziców się zaprosi, to oni z chęcią również przychodzą i takie warsztaty przeprowadzają. Mamy grono szkół, w których projekt rozpoczął się nie właśnie przez nauczyciela, ale także właśnie przez rodzica. Rodzic się o takim projekcie dowiedział, był na spotkaniu, na jakiejś konferencji, usłyszał, że taki projekt jest, zabrał ten pakiet, poszedł do szkoły i powiedział, że on by chciał, żeby edukacja ekonomiczna była prowadzona również w grupie swojego dziecka. I część rodziców sami zaproponowali, że będą prowadzić takie warsztaty, będą prowadzić takie lekcje. Może to być jedna pierwsza związana właśnie z historią pieniądza, natomiast nauczyciel może potem kontynuować kolejnych 11 lekcji. I moim zdaniem wykorzystanie dopiero tych trzech podmiotów, czyli właśnie świata biznesu, który na przedsiębiorczości zna się najlepiej i może tą przedsiębiorczość właśnie pokazać praktycznie dzieciom, bo jeżeli pójdziemy i przedsiębiorca o tym opowie, to dzieciaki od razu zauważą, jak to wygląda. Z drugiej strony nauczyciela, który wie, w jaki sposób to robić, ma kompetencje, a także wyznaczony czas w szkole do takiej edukacji. I z trzeciej strony rodzica, który również będzie chciał te treści potem poszerzać właśnie w życiu codziennym i w tej edukacji domowej, mamy kompleksową, holistyczną edukację. I tylko taka edukacja może nam przynieść sukces związany z tym, że ten uczeń nie będzie uczył się teorii, ale również będzie uczył się praktyki. Co więcej, już nie będziemy w tym badaniu OECD na samym końcu, ponieważ nasi absolwenci będą wtedy umieli wykorzystać wiedzę zdobytą w szkole do życia praktycznego, czyli będą wiedzieli, że pieniądz łączy się z pracą, praca łączy się z czasem, czas łączy się z wieloma innymi rzeczami. No i to, o czym właśnie mówię tutaj najwięcej, czyli o pragmatyzmie. Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z edukacją ekonomiczną i finansową, to ten pragmatyzm powinien przyświecać nam w największym stopniu. Edukacja ekonomiczna musi być praktyczna, ona nie może być abstrakcyjna. Jeżeli my zawiesimy edukację ekonomiczną tylko na tym, że będziemy uczyli dzieci formułek, to niestety, ale ona nie będzie się sprawdzała, ponieważ wiedza formułkowa niestety
bardzo mocno, jest bardzo mało przyswajalna i mamy przed nią bardzo duży opór. My sami jako dorośli nie lubimy uczyć się czegoś na pamięć, jeżeli tego nie rozumiemy, jest to dla nas. O, słyszę, że coś przerywa. Czy teraz jest lepiej? Teraz mnie dobrze słychać? Okej. Tak jak powiedziałem, ta wiedza regułkowa jest bardzo, bardzo sztywna i nie za bardzo chcemy się jej uczyć. Natomiast jeżeli jesteśmy włączeni w pewną formę takiej edukacji zabawowej, takiej, która jest warsztatowa, gdzie my możemy też poczuć od razu te kwestie, o których rozmawiamy, te definicje na własnej skórze, tak jak powiedziałem, chociażby w przypadku tematu z podatkami, to ona jest o wiele bardziej przyswajalna i dodatkowo jest o wiele lepiej rozumiana przez uczniów. My też staraliśmy się badać napływ wiedzy. Oczywiście tutaj jest ta kwestia, którą Państwo znacie, natomiast wszyscy inni myślą, że ona jest prosta. Edukacja wymaga czasu. To nie jest działanie roczne, to nie jest często nawet działanie trzyletnie. Edukacja jest elementem, który wymaga. Jest mocno ze sobą powiązana i wymaga olbrzymiego nakładu czasu, żeby można ją było w jakiś fajny sposób podsumować. I to, co my robimy teraz w kwestiach edukacji ekonomicznej, będzie można rzetelnie zbadać dopiero w momencie, kiedy ci uczniowie przejdą do szkoły średniej i będzie można zobaczyć, czy są bardziej świadomi i ta kwestia podstaw przedsiębiorczości nie stanowi już dla nich problemu. Natomiast to, co można badać już teraz, to jest zainteresowanie, to jest to, w jaki sposób projekt jest przyjmowany przez uczniów, a na tym etapie mamy właśnie bardzo dużo informacji zwrotnych dotyczących tego, że projekt jest ciekawy, że projekt przez nas przygotowany jest też pragmatyczny i co więcej, to, na czym nam najbardziej zależało, nie obciąża osoby prowadzącej, czyli nie obciąża tego nauczyciela, nie stanowi dla niego żadnego obciążenia takiego i czasowego, i z drugiej strony przygotowawczego. Ja sam wiem, ile moja żona musiała przygotowywać się przyjeżdżając do domu, dojeżdżała codziennie 40 kilometrów do szkoły, potem wracała, siadała do przygotowywania się do zajęć na dzień następny, zajmowało to bardzo dużo czasu, bo trzeba było szukać w internecie różnych rzeczy, trzeba było przygotowywać jakieś materiały, konspekty. Natomiast my chcieliśmy tutaj wyciąć te kwestie i dać nauczycielowi taki pakiet, który byłby pakietem właśnie związanym z pragmatyzmem i który byłby oparty o wiedzę nie teoretyczną, ale o uczenie się umiejętności i kompetencji. I proszę Państwa, to na co zwracam uwagę też, bo to pokazują też badania i wiele osób może to potwierdzić. Uczymy się o wiele lepiej wtedy, kiedy wiemy, jaki jest cel naszej edukacji. Matematyka wchodziła mi w życiu bardzo ciężko, dlatego że ja bardzo wiedziałem, do czego mi są potrzebne niektóre formułki i reguły, które musiałem się uczyć na lekcjach. Natomiast te przedmioty, gdzie nauczyciel mówił wam, przyda wam się to, ponieważ od razu jakoś lepiej do mnie przemawiały. I jak uczyliśmy się obliczania różnego rodzaju pól objętości, nauczyciel odnosił to do tego, że przyda wam się to, kiedy będziecie malować mieszkanie, będzie trzeba obmierzyć, ile potrzebujecie farby na ściany, to warto się tego nauczyć, bo kiedyś może mi się to przydać. Natomiast jeżeli nie miałem przedstawionego celu, to ciężko było mi to powiązać z czymś, co może mi w przyszłości, ciężko mi było wierzyć też na słowo nauczycielowi, że to mi się kiedyś przyda. I myślę, że jakby zapytać nas dorosłych, to ile rzeczy ze szkoły nam się dzisiaj przydało, no to tutaj też odpowiedzi byłyby różne. Dlatego w edukacji finansowej i ekonomicznej wskazujcie Państwo zawsze swoim uczniom cel. Jeżeli mówicie o historii pieniądza, powiedzcie im, że celem tego jest poznanie pewnej historii związanej z tym, że pieniądz nie zawsze wyglądał tak jak dzisiaj, że to, że on wygląda dzisiaj tak, jest związane z tym, że kiedyś była wymiana barterowa, że pieniądze były chociażby warzywa, które ulegały zniszczeniu, więc trzeba było tworzyć coś stałego, coś się nie niszczy, więc wymyślono monety. Dodatkowo można było płacić zwierzętami, wiadomo, że krowa była ciężka, więc musiało być coś wymyślone, co jest lekkie i poręczne, więc znowu była to moneta. I to wtedy dzieciom pokazuje pewną przyczynowość. I to, co Państwo też pokazaliście na początku, wskazaliście. Historia powinna być połączona z matematyką, matematyka z WOS-em. Jakże pięknie połączyć tutaj inne tematy, jak nie w taki sposób, kiedy możemy połączyć historię powstania pieniędzy z ich cechami, z matematyką, czyli żeby były podzielne, ponieważ trzeba było je dodawać i liczyć ze sobą. Tutaj ekonomia i finanse wpisuje nam się właśnie w wiele zagadnień związanych z edukacją formalną. Warto naprawdę uczniom pokazywać cel. Okej, widzę, że wrzesień będzie ciekawym miesiącem. I proszę Państwa, to na co zwrócić należy też uwagę, jeżeli chodzi o kwestie edukacji ekonomicznej i finansowej,
To są błędy poznawcze w edukacji. To jest w ogóle zmora, moim zdaniem, jako terapeuty, który zajmuje się dziećmi, to jest w ogóle zmora całego systemu edukacyjnego. I nie jest ona, nie, tutaj winni nie są nauczyciele, broń Boże. Winny jest tutaj system i to, że rodzice często też nie włączają się w kwestie związane z edukacją, bo one najczęściej też dotyczą kwestii niewyjaśnionych, kiedy dziecko chciało się o coś zapytać. I od razu przechodzę do najbardziej banalnego przykładu, jeżeli chodzi o kwestie tych błędów poznawczych. Proszę Państwa, kto z nas dzisiaj nie korzysta z bankomatu czy z form płatności elektronicznych? One są na co dzień dla nas dostępne. Ja w momencie, kiedy wpływa wypłata, zawsze idę też do bankomatu i jest tam grono osób. Wiele z tych osób trzyma za rękę swoje dzieci i nerwowo przebierają nogami, no bo chcą jak najszybciej wypłacić pieniądze i stamtąd odejść. Przeprowadziliśmy takie badania, takie ankiety związane z tym, skąd się biorą pieniądze. Zapytaliśmy dzieci w wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego, skąd te pieniądze się biorą. No i oczywiście odpowiedzi były, najwięcej odpowiedzi dotyczyło bankomatu, czyli jest bankomat i one biorą się z banku po prostu. Rodzice idą do banku. Tak, oszczędzanie w ogóle, jeżeli tutaj prowadzimy takie programy, to jak najbardziej. Tutaj Beata na to zwróciła uwagę. Nasz program zawiera również kwestie związane z oszczędzaniem. My też mamy tam temat związany z tym, jak się oszczędza, natomiast go powiększonego w porównaniu do innych chociażby projektów, o ten element związany z tym, że to oszczędzanie łączy się też z pracą, to się też łączy z możliwościami finansowymi, z tym jak z biedą, a bogactwem. On tu jest bardzo powiązany też z innymi kwestiami, że to oszczędzanie nie jest tylko takim rzuconym hasłem. Natomiast tutaj wracając do błędów poznawczych. Dzieci widzą, że rodzice idą z plastikową kartą do ściany o nazwie bankomat, wypłacają stamtąd pieniądze, natomiast nie widzą powiązania. Kiedyś to było tak, że rodzice o tym rozmawiali, teraz często jest to niewyjaśniane i potem pojawia się takie roszczenie ze strony dzieci, no jak mi nie chcesz kupić czegoś, skoro przecież jak nie mamy pieniędzy, możesz iść i możesz wypłacić. I założenie naszego projektu jest takie, żeby i założenie w ogóle edukacji finansowej powinno być takie, żeby właśnie unikać takich błędów poznawczych. To jest też bardzo ważne pod tym względem, żebyśmy mogli już na etapie, kiedy dziecko chce zapytać o coś, wytłumaczyć mu pewną kwestię. I niestety, jeżeli rodzic na przykład takie dziecko zbyje i nie odpowie na to pytanie, to ta możliwość edukacyjna może już się nie powtórzyć. Natomiast dziecko sobie wkoduje do głowy, że pieniądze biorą się właśnie z bankomatu. Co więcej, tutaj muszę powiedzieć, że to, co jest chyba moim zdaniem też ważne i warto na to zwracać uwagę, na etapie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, my możemy jeszcze mówić o edukacji, możemy kształtować postawy, możemy kształtować różnego rodzaju zachowania. Natomiast jeżeli mówimy już o kwestiach związanych z edukacją do przedsiębiorczości w szkołach średnich, to niestety tam już nie ma edukacji, tam już jest resocjalizacja. My musimy niestety, ale już pewne postawy, które sobie taki adolescent wykształcił, korygować. I niestety edukacja jest łatwiejsza niż resocjalizacja. I bardzo trudno zmienia się postawy i jakieś zachowania konsumenckie, i zachowania konsumenckie, jeżeli robimy w różnym wieku. Dlaczego? Bo mamy na to tylko 2 godziny według podstawy programowej. To jest raz. Dwa, dodatkowo też sami uczniowie szkół średnich nie widzą podstawy do tego, żeby takie swoje zachowania zmieniać. Co jest bardzo ważne, na początku rozmawialiśmy o tym, kiedy należy edukować dzieci do ekonomii i przedsiębiorczości. I teraz mamy znowu bardzo duży rozstrzał, ponieważ mamy bardzo duży rozstrzał, ponieważ edukujemy do ekonomii i przedsiębiorczości na etapie średniej, natomiast własne konta oszczędnościowe, często karty i konta bankowe, nic nie stało. I konta bankowe dzieci mają o wiele wcześniej, mają już dostęp do swoich środków finansowych, mogą je wydawać w różnej formie, muszą tymi pieniędzmi obracać, czy w jakiś sposób są włączane w budżet domowy. I teraz, jeżeli nie mają tutaj wytłumaczonych różnych kwestii, no to niestety, ale powoduje to, tak jak powiedziałem, właśnie te poznawcze. Okej, idąc dalej. To, co jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o edukację do ekonomii, finansów, ale także każdą inną, to jest prowadzony styl nauczania, który Państwo wykorzystujecie w swojej pracy. I my mamy według różnych nomenklatur
Trzy takie style nauczania. Pierwszy to jest tak zwany styl formalny, ja tutaj wolę go nazywać stylem. Tak, projekt Bakcyl jak najbardziej tutaj jest, też się w to wpisuje. On jest bardzo fajnie realizowany, jeżeli chodzi o właśnie edukowanie. Także również go polecam, bo znam go bardzo dobrze i jest świetnie przygotowanym projektem. Styl formalny, czyli ten styl tak zwany podający, czyli ten, gdzie nauczyciel stoi, przekazuje pewną wiedzę. On jest rzadko stosowany w edukacji przedszkolnej czy wczesnoszkolnej, bardziej już potem w klasach 4, 8 i dalej, co też powoduje, że ta przyswajalność wiedzy jest znacznie mniejsza. Drugi to jest ramowy, ja go wolę nazywać stylem terapeutycznym, czyli takim, którym my zwracamy uwagę na kwestie indywidualne dziecka, tego ucznia, co chcemy mu przekazać, jak powinien to przyjąć, czy to wzbudza w nim jakieś emocje, czy nie. Bardziej skupiamy się na tym, co on czuje. No i trzeci to jest ten. Czy mnie może słychać? Czy reszta mnie słyszy? Bo widzę, że jest jakiś problem z sygnałem. Okej, okay. To tam jednostkowy przypadek, zaraz pewnie moderator tutaj pomoże. No i ostatni to jest ten styl negocjacyjny. Ja go nazywam takim stylem wyzwalającym, ponieważ jest to taki styl związany z tym, że staramy się w głowie ucznia poukładać różną edukację. Staramy się łączyć ze sobą tą matematykę i staramy się też łączyć wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną. I proszę mi wierzyć, że tutaj ja zaraz powrócę do tych stylów wychowawczych, że one mają wpływ na to, jak jest przekładany dalszy przedmiot w szkole i jakie są efekty tej edukacji. I tu bym poprosił o taką krótką ankietę znowu do Państwa pytanie, w jakim stylu nauczania prowadzą Państwo właśnie zajęcia lekcyjne? I mamy te trzy style: formalne, czyli podający, czyli taki wykładowy, skupienie się na treściach lekcyjnych, ramowy, terapeutyczny, czyli na emocjach dziecka, i negocjacyjny, wyzwalający, czyli na integracji treści związanych z wiedzą a praktyką. Okej, okay. Super, bardzo dziękuję za odpowiedzi. Widzę, że tutaj najwięcej osób wybrało właśnie ten styl negocjacyjny, wyzwalający. Ogólnie mnie to bardzo cieszy, ponieważ powiem szczerze, że jest to styl, który przy edukacji finansowej i ekonomicznej jest najbardziej zalecany. Jeżeli byśmy rozmawiali tutaj o sztuce, czyli o plastyce i muzyce, to polecałbym Państwu styl ramowy, czyli terapeutyczny, ponieważ sztuka powinna wpływać na nasze emocje i tutaj powinniśmy skupić się na tym, co uczeń czuje, na tym, co się uczy. Natomiast gdybyśmy rozmawiali o treściach, które trzeba nauczyć się formalnie, no to tutaj polecałbym właśnie ten styl podający. Natomiast jak najbardziej, jeżeli chodzi o styl negocjacyjny. Okej, tak, tutaj czytam wypowiedź pani Celiny. Jak najbardziej, że na podstawach przedsiębiorczości w klasie pierwszej LO jest tyle treści, że jest obecny styl podający. Tak, powiem pani, że jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, bo w ogóle szkoła średnia jest tak skonstruowana, że ten styl podający jest tam najbardziej takim wykrywany przez nauczycieli. Ja nie uważam, że to jest absolutnie najgorsze, bo ja znam świetnych nauczycieli, którzy prowadzą w stylu podającym i są przez uczniów uwielbiani. Dodatkowo mają bardzo fajne efekty związane z. Tak, oczywiście, z edukacją. Natomiast powiem, co można zrobić, bo jak już tu padło hasło chociażby liceum, to powiem szczerze, jak mnie zaskoczyła kiedyś jedna z pań prowadzących. To dotyczyło troszeczkę, może tutaj inna sytuacja, bo szkoła średnia była szkołą nie publiczną, a prywatną, ale rozmawiałem z nauczycielką, która postanowiła w ramach podstaw przedsiębiorczości z uczniami. Okej. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę lepiej mnie słychać i nie przerywa. Ona mówiła ze swoimi uczniami założyć spółkę.
Okej. Poczekamy chwileczkę. Czy teraz może lepiej mnie słychać? Czasami niestety. Okej, czyli to też tam jakieś są takie pojedyncze przypadki. Dobrze, mam nadzieję, że się. Tak, pewnie tak. Tak, ja tutaj jeszcze tylko nawiążę do tego, co mówiłem. Jedna z nauczycielek powiedziała mi, że ona prowadzi w ramach podstaw przedsiębiorczości spółkę ze swoimi uczniami. Normalnie założyli ją jako podmiot, zgłosili go do rejestracji. Oni zajmowali się tworzeniem, szyciem toreb. To było takie działanie w ramach godzin lekcyjnych. Gdzieś tam przygotowywali różne torby, malowali je i potem w ramach różnych rzeczy one były wystawiane. Mogli je kupować nauczyciele. Oni normalnie płacili podatki, musieli płacić szkole za wynajem sali, za użytkowanie prądu i właśnie w taki sposób praktyczny ona uczyła tych młodych ludzi, czym jest przedsiębiorczość. Moim zdaniem świetne wykorzystanie właśnie wiedzy tej teoretycznej nadbudowanej właśnie praktyką. I powiem szczerze, że w przedszkolach również tak, oczywiście Pani Aniu, można również mieszać style i to też jest jak najbardziej słuszne. I w większości przypadków jest tak, że te style się mieszają. Natomiast co można zrobić też w przedszkolu i szkołach podstawowych? Właśnie wprowadzać takie zabawy dotyczące przedsiębiorczości. Można stworzyć kącik ekonomiczny, jakiś sklepik, gdzieś indziej na przykład bank, gdzie w jednej jakieś wydawać dzieciom jakieś polecenia czy zadania, za które będą mogły zarabiać pieniądze, które następnie będą mogły albo ulokować w tym banku, co się stanie z tymi pieniędzmi na przykład po tygodniu czasu czy po miesiącu, jeżeli ich nie wypłacą, to one mogą urosnąć, można pokazać na czym polega właśnie procent. Możemy też, jeżeli chodzi właśnie o kwestie związane z pożyczkami, można na przykład dzieciom wtedy nie mam pieniędzy, to możesz iść do banku wypłacić, ale po tygodniu będziesz musiał zwrócić więcej. Tutaj nie chodzi o tłumaczenie dzieciom tych kwestii na poziom teoretyczny. Chodzi o to, żeby one mogły to poznać praktycznie, czyli będą już wtedy wiedzieć, że pożyczka wiąże się chociażby z kosztami, czyli z tym, że pożyczyłem tyle, a musiałem oddać więcej. I proszę mi wierzyć, że taka wiedza na poziomie praktycznym wystarczy do tego, żeby potem nadbudować ją już teorią. I tu powinna już wtedy wejść podstawy przedsiębiorczości, natomiast ta wiedza zapamiętana na poziomie właśnie tego, co przepracowaliśmy, już powinna być wystarczająca. Ok, tu Pani Elżbieta pisze, że łączycie to z zajęciami z pracownikami w banku, w szkole, ale także w banku. Tak, jak najbardziej, ja to też polecam, bo my też w projekcie naszym zachęcamy właśnie przedszkola i nauczycieli klas 1-3 do tego, żeby wychodzili do różnych placówek. My je mamy ściśle określone, każdy temat ma przypisaną taką placówkę, więc można właśnie z tego skorzystać, poszukać. Jest tam temat związany z prowadzeniem biznesu, więc zachęcamy wtedy, żeby skorzystać tutaj z doświadczenia jakiegoś przedsiębiorcy, iść do niego. Mamy przykłady, jeżeli będziecie Państwo chcieli, zachęcam na nasz Facebook projektowy, tam są zdjęcia z przedszkoli, można zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Dostaniecie też oczywiście Państwo taki one page, gdzie wszystkie te materiały będą zebrane razem z filmami projektowymi. Gmina Tarnów przygotowała świetny materiał, jak to u nich wygląda i jak nauczyciele, rodzice i organ prowadzący podchodzą właśnie do kwestii edukacji ekonomicznej. Mógłbym powrócić do prezentacji? Ok, bardzo dziękuję. I teraz jeszcze jeden element, do którego chciałbym nawiązać, czyli kwestia związana z ciekawością poznawczą dziecka. W toku rozwoju ona maleje. Mamy wyższy etap rozwojowy, tym ta ciekawość się zmniejsza. Jest to też związane z tym, że nadbudowujemy pewne kompetencje i no niestety, ale nie powracamy już potem nigdy do tak dużej ciekawości poznawczej. Dlatego ja tutaj polecam i rodzicom, i nauczycielom, opiekunom, wychowawcom, żeby właśnie wykorzystywać tak zwane sytuacje dydaktyczne. Jeżeli prowadzimy jakąś lekcję i pojawia się temat związany z ekonomią i finansami, dziecko ma do niego pytanie, to żeby poświęcić tą chwilę czasu na krótką odpowiedź. Dlaczego? Ponieważ wzrasta wielokrotnie taka możliwość poznawcza, jeżeli chodzi o wyjaśnienie tej kwestii przez dziecko. I jeżeli
my będziemy chcieli wprowadzać treści odgórnie, to te możliwości edukacyjne są niższe. Natomiast jeżeli dziecko w tym momencie jest tym zainteresowane, to z tego, o ile dobrze pamiętam, gdzieś w badaniach wyszło, że to jest prawie 200% większa możliwość, jeżeli chodzi o przyswojenie treści. Więc niewykorzystywanie sytuacji dydaktycznej jest strzelaniem się trochę w kolano. I tutaj mówię to do wszystkich, ponieważ tak. Okej. Tu Państwo nawiązujecie cały czas do różnego rodzaju projektów, które gdzieś się pojawiają. To też pokazuje, że Państwo macie dostęp do tych projektów. One są gdzieś cały czas przygotowane. Ja powiem, że zmorą niestety wszystkich tych projektów, albo większości z nich, jest to, że one rozwijają się bardzo fajnie w momencie, kiedy są finansowane. Natomiast kiedy kończy się finansowanie, one umierają śmiercią naturalną. Nie są modyfikowane. Już potem często te treści są zagubiane. Pojawia się projekt, który potem strona projektowa po roku, kiedy nie została opłacona, już przestaje istnieć i te treści gdzieś tam niestety, ale zostają w jakiejś czarnej dziurze i ciężko jest do nich się dokopać. Jeżeli chodzi o grę Monopoly, to tak najbardziej. To jest gra, która bardzo uczy przedsiębiorczości i też dotyka takich kwestii związanych z finansami, które są ciężko mierzalne, chociażby kwestia związana ze szczęściem. Jeżeli pójdziecie Państwo do jakiegoś przedsiębiorcy i zapytacie go, jak wygląda historia sukcesu jego firmy, to większość z tych przedsiębiorców powie, że sukces oparli po pierwsze na porażce, czyli na tym, że wielokrotnie nie udało im się czegoś zrealizować i zmobilizowało ich to do dalszej pracy. Natomiast często ten sukces związany był też właśnie ze szczęściem, z tym, że gdzieś nam wypadła ta szóstka na tej kostce i udało nam się przeskoczyć pewne pola i stanąć na właściwym. I niestety albo stety, no tak jest skonstruowane życie, że często właśnie, jeżeli chodzi o ekonomię, finanse, również te szczęście jest nam potrzebne. Ok, przejdźmy może teraz do pytań, bo widzę, że tu w trybie question mam and answer mam tych pytań trochę. Ja postaram się zaraz na nie odpowiedzieć. Ok, nie wiem, czy one mi się pojawią teraz. Pojawią, ok. Pani Agnieszka pytała, skąd czerpać materiał do prowadzenia zajęć. Ok. Powiem w taki sposób. Można ich szukać w internecie. Fundacja Uniwersytetu Dzieci ma przygotowane scenariusze zajęć, nawet chyba strona nazywa się Scenariusze Lekcyjne. Tam można korzystać z tego typu treści. Ja postaram się dla Państwa przygotować takie zestawienie linków, skąd można czerpać materiały edukacyjne. Mam gdzieś tutaj w oparciu o moje doświadczenia zebrane te linki, więc postaram się je również podesłać do Państwa, czy poproszę organizatora tego webinaru, żeby również do wszystkich, którzy się zgłosili, wysłał taką informację, bo tych projektów jest troszeczkę, tych materiałów jest też w internecie dosyć sporo, można z nich korzystać i one w większości są dedykowane nauczycielom, nie trzeba płacić i można je wprowadzać do edukacji tej formalnej. Niestety nie wszystkie projekty są takie kompleksowe, jak ja opowiadałem. Czasami jest to tylko jeden scenariusz, czasami są to dwa, trzy scenariusze, natomiast ja polecam je potem łączyć z kolejnymi scenariuszami, żeby z nich korzystać. Pani Alicja pyta, czy forma innowacji jest dobrym kierunkiem? Powiem tak, innowacje w szkolnictwie mają to do siebie, że pojawiają się często za późno i mam takie doświadczenie, że najpierw coś się sprawdza w biznesie, jak się sprawdzi w biznesie, już się przeje, to wtedy jest przenoszone na grunt taki szkoleniowy, a potem jest wprowadzany do nauczycielstwa, do szkolnictwa. Nie wiem, czy macie Państwo takie wrażenie, ja pamiętam, jak modny był coaching w edukacji. Pamiętam, że był wysyp szkoleń, gdzie jeździli szkoleniowcy i uczyli nauczycieli, w jaki sposób stosować właśnie te metody coachingowe w działaniach edukacyjnych. I to był taki wysyp po tym, jak biznes się już przejadł i już oni nie mieli co robić, no to wtedy wpadli na pomysł, to będziemy edukować w szkolnictwie. No i jak już wymyślono potem tutoring, to on znowu wchodził do szkół i tak cały czas się mieli. Natomiast co jest dobrym kierunkiem? Dobrym kierunkiem jest, kiedy nauczyciel wychodzi poza pewne ramy formalne, kiedy robi coś nietuzinkowego, kiedy uczniowie mogą się skupić na tym i przeżyć taki efekt wow, to jest coś nowego. Coś, czego ja nie dotknąłem jeszcze, a co pomaga mi w o wiele lepszym przyswajaniu wiedzy tej edukacyjnej. Także tutaj polecam tą innowację właśnie w takim ujęciu, że to nauczyciel wprowadza coś swojego w taki nieformalny sposób. Pani Agnieszko, pytanie, czy planujemy dla dzieci? Jak najbardziej my mamy przygotowane materiały dla dzieci starszych. My przez 3 lata prowadziliśmy projekt ABC Ekonomii razem z książką Świata Pieniądza Patrycji Chrzanowskiej.
Ta książka jest również dostępna i przygotowaliśmy sam scenariusze zajęć lekcyjnych właśnie do klas 4-6, ponieważ one były realizowane przed reformą podstawy programowej. Na naszej stronie projektowej również jest możliwość uzyskania takich materiałów i one również w linku się znajdą, także są tam materiały do edukacji tych klas starszych. Książkę można gdzieś zakupić? Okej, to jest też bardzo trudne pytanie dla mnie, ponieważ my już od dłuższego czasu jesteśmy zasypywani pytaniami o sprzedaż tej książki. Powiem szczerze, że na to nie ma takiej możliwości, ale od razu odpowiadając w drugą stronę, nauczyciele i placówki oświatowe mogą pakiet edukacyjny otrzymać od nas za darmo. Nie muszą za niego płacić, mogą go zamówić i one od nas otrzymują te materiały do tej edukacji. Czyli książki, to jest taka teczka metodyczna, teczki dla uczniów do zbierania kart pracy. Jedna rzecz, której my niestety nie robimy, to jest kwestia wydruku kart projektowych, jeżeli chodzi o karty pracy, ze względu na to, że jest ich bardzo dużo i ilość placówek, która do nas się zgłasza, spowodowałaby to, że wydruki kart pracy były kosztami większymi niż wydruk samej książki. Dlatego tutaj one są w wersji PDF-owej, można z nich korzystać, można je wydrukować. W niektórych przypadkach również pomagamy ze zdobyciem właśnie tych materiałów. Także ja też powiem na końcu, w jaki sposób można zgłosić się do projektu i skorzystać właśnie z tych materiałów. Gdzie jest książka dostępna? Książka dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie projektu. Również w materiałach, które Państwo otrzymacie po webinarium, będzie można kliknąć sobie w link i te materiały pobrać i zapoznać się z nimi. Dodatkowo jest też na stronie projektu cała książka w wersji językowej polskiej, więc można z niej skorzystać, wyświetlając ją czy wykorzystując podczas zajęć lekcyjnych, nie trzeba w żaden sposób jej zakupywać w formie papierowej, ponieważ wszystkie materiały zostały zdigitalizowane i są w 100% użyteczne, jeżeli chodzi o kwestie związane z wprowadzaniem jej do tych zajęć edukacyjnych. Ile książka kosztuje? Tu powiem szczerze, nie odpowiem Państwu jeszcze na to pytanie, ponieważ dopiero teraz ze względu na to, że projekt był projektem biznesowym, ponieważ prowadziła go firma, nie chcieliśmy wprowadzać sprzedaży jako firma, żeby nie zarzucano nam zarabiania na tym projekcie. Proszę mi wierzyć, że przez 4 lata trwania tego projektu my nie zarobiliśmy ani złotówki, natomiast przeprowadziliśmy warsztaty z ABC Ekonomii i Świata Pieniądza dla ponad 80 tysięcy dzieci w Polsce. Natomiast w tym momencie wyposażyliśmy prawie 400 placówek w Polsce w książki do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. I zostało to sfinansowane ze środków firmy ABC Czepczyński i ze środków pana Artura Czepczyńskiego. Dlatego też ciężko jest w tym momencie wyliczyć wartość tej książki. Natomiast założona została w tym momencie Fundacja Rodziny Czepczyńskich, która zajmie się właśnie kwestiami sprzedażowymi tej książki i zakupując taką książkę indywidualnie, czyli rodzic na przykład może ją sobie zakupić, będzie wspierał cele statutowe fundacji, czyli ma pewność, że 100% kosztów, jakie poniesie z zakupu tej książki, zostanie przekazanych na cele statutowe fundacji. Taka informacja pojawi się również na stronie projektu i na naszym Facebooku. Czy są materiały interaktywne? Powiem tak, trwają prace nad tym, żeby przygotować grę interaktywną. Mamy w zamyśle stworzenie różnych materiałów takich już stricte interaktywnych, gdzie będzie można wykorzystać je jako quizy interaktywne, jako różnego rodzaju konkursy, jako różnego rodzaju materiały oparte właśnie na aktywności ucznia i nauczyciela. Jest to proces, więc na ten moment mamy na razie tutaj określone plany, natomiast jeszcze one nie są gotowe. Natomiast tak jak mówię, mając link, mając możliwość dostępu do tych materiałów, każdy nauczyciel, który już teraz w projekcie jest, będzie również miał potem dostęp do tych materiałów interaktywnych i oczywiście nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych kosztów ani dodatkowej aktywności. W jakim wieku ta ciekawość poznawcza jest największa? Każdy, kto ma dziecko, zauważa, że w pewnym momencie dziecko przechodzi na taki cudowny etap pytań, kiedy pojawia się a co to, a jak, a dlaczego, a po co i to pytanie dlaczego, dlaczego, dlaczego jest wałkowane przez dziecko niemal co minutę. I to jest ten etap, kiedy wychodzimy kiedy mamy tego naszego trzylatka, czterolatka, etap właśnie przedszkolny i wczesnoszkolny. Tu proszę zauważyć, że dzieci lubią pytać i co więcej, tutaj jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Tu Państwo jako nauczyciele mają bardzo dużą siłę rażenia, przepraszam za kolokwializm, ale tak jest, bo jeżeli dziecko
coś usłyszy w szkole od swojej pani nauczycielki czy pana nauczyciela, no to idąc do domu i rodzic na przykład mówi coś innego, to dziecko mówi nieprawda, bo pani powiedziała tak i tak. I to jest fenomenalne w ogóle, że dzieci tutaj jeszcze na tym etapie mają autorytet nauczyciela i warto z tego korzystać, warto tutaj tą wiedzę przekazywać, bo tu właśnie możemy pracować jeszcze na postawach i na różnego rozczuciach. Co trzeba zrobić, żeby taki pakiet otrzymać? Wystarczy wejść na stronę, podać swój link, podać swój adres e-mailowy, wysłać informacje do nas dotyczące tego, czy ile uczniów chcą Państwo objąć tym projektem, i my wtedy wysyłamy takie pakiety dla nauczyciela, czyli zestaw z książką, z teczkami dla nauczycieli, z gumką, i można wtedy już takie warsztaty zacząć w swoich szkołach wprowadzać. Tak jak powiedziałem, na tym etapie ponad 200 szkół zrealizowało 12 tematów, natomiast w sumie w projekcie mamy 400 szkół, które również realizują projekt pilotażowo, na przykład tylko i wyłącznie w jednej klasie. Ok, jaka jest moja opinia odnośnie nauki języka obcego? Jaki jest najlepszy wiek na jej rozpoczęcie? Proszę Państwa, moim najlepszym wiekiem na rozpoczęcie języka obcego jest właśnie etap ten, o którym ja wspominałem, czyli etap dotyczący kształtowania języka związany z rozwojem dziecka. Natomiast na pewno jest to etap przed przedszkolem jeszcze. Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że dzieci wtedy uczą się po pierwsze najwięcej szkół. Dostaję wtedy takie pytanie od rodzica: no tak, ale czy to nie będzie za dużo? Czy to nie jest tak, że dziecko będzie przestymulowane tymi zdaniami? Proszę mi wierzyć, że nie. Dzieci uczą się 9 słów dziennie, niezależnie czy jest to słowo polskie, czy jest to słowo angielskie, czy niemieckie, czy jakiekolwiek inne. Co więcej, jeżeli wprowadzimy to w etapie rozwoju mowy, mamy jeszcze pewność, że możemy wykształcić w dzieciach akcent. Niestety potem już nigdy tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast w etapie, kiedy dziecko uczy się mowy polskiej, możemy również nauczyć je języka angielskiego z akcentem języka angielskiego. Czyli będzie to dziecko, które umie rozmawiać w dwóch językach, dodatkowo potrafi jeszcze modulować swoim akcentem. Dlatego tutaj polecam, żeby dla wszystkich, którzy mają dzieci, żeby rozmawiać z dziećmi, edukować je, jeżeli chodzi o język, znacznie wcześniej niż etap przedszkolny, bo etap przedszkolny jest już takim późnym etapem. Czy projekt można rozpocząć od września? Jak najbardziej, Pani Aniu, projekt można rozpocząć w każdej chwili. My tutaj nie wnikamy w żaden sposób, jeżeli chodzi o kwestię realizacji tego projektu. Regulamin został tak skonstruowany, że realizacja tego projektu jest po stronie nauczyciela, czyli tutaj macie Państwo możliwość wyboru, ile klas, jak często są realizowane zajęcia. Nie wymagamy od Państwa żadnej ewaluacji, nie wymagamy żadnego raportowania, nie wymagamy zdjęć, nie wymagamy podpisywania umów. Tak jak powiedziałem, projekt oparliśmy na naszych doświadczeniach jako nauczycieli. W skład zespołu projektu ABC Ekonomii wchodzi w tym momencie czterech nauczycieli zatrudnionych w firmie na stałe, którzy zajmują się właśnie kwestiami edukacyjnymi. Wycięliśmy z nich wszystko to, co przeszkadzało nam w innych projektach, czyli właśnie różnego rodzaju raporty, ewaluacje. Jest możliwość, zachęcamy do tego, żeby wysłać taką drobną ewaluację. Ona jest bardzo prosta, jest przygotowana w formularzach google'owskich, więc wystarczy ją wypełnić interaktywnie i zajmuje to około 5 minut, ponieważ placówki, które po skończeniu realizacji projektu wypełnią taką ewaluację, otrzymują od nas dyplomy dla szkoły, dyplomy dla uczniów i dyplomy dla nauczyciela, koordynatora za to, że przystąpiły do projektu i że ten projekt został przez nich zrealizowany. Także tutaj jest pełna dowolność. Regulamin również Państwo będziecie mieli w materiałach projektowych. Pani Celina pyta, czy ucząc w LO można również zamówić pakiet? Jak najbardziej, oczywiście. Tutaj nie mamy. Nauczyciel dla nas to jest nauczyciel i nie rozróżniamy tutaj, że to jest nauczyciel edukacji przedszkolnej czy wczesnoszkolnej. Myślę, że materiały mogą być pewną inspiracją, dodatkowo mogą się przydać do dalszej pracy, więc jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby również z tych materiałów korzystać na tym etapie starszym. Czy po realizacji projektu robimy ewaluację? Tak jak powiedziałem, jest to dowolność po stronie nauczyciela. Co więcej, tutaj regulamin mówi wprost, że jeżeli Państwo przystąpicie do projektu, dostaniecie od nas materiały, a okaże się na przykład po 2 miesiącach, że niestety, nie wiem, placówka jest prze... dyrektor nałożył na Państwa nowe obowiązki. Przerwanie projektu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Nie musicie Państwo oddawać tych materiałów, możecie je Państwo sobie zachować w szkole i przystąpić do projektu w innym terminie. Tutaj absolutnie nie chcemy, żeby byli Państwo w jakiś sposób poszkodowani ze względu na to, że na przykład dyrektor czy organ prowadzący wymyślą jakieś inne aktywności, tak jakbyście Państwo mieli ich za mało.
Tak, oczywiście, jako rodzic również, tu nie ma najmniejszego problemu. Tutaj od razu też powiem, że jeżeli wyślecie wtedy Państwo to do nas, to wtedy dostaje się taki z góry określony formularz, typu ile jest uczniów, podobne. Jeżeli odpowiecie na niego Państwo, że jesteście Państwo rodzicem, czy że jesteście nauczycielem liceum ogólnokształcącego, to wtedy my oczywiście wiemy, że nie zbieramy tych informacji projektowych, wysyłamy do Państwa tylko i wyłącznie pakiet związany z książką i materiałami edukacyjnymi. Natomiast wtedy nie wysyłamy tych projektów uczniowskich, chyba że już są z góry określone. Natomiast jeżeli mowa tu jest o rodzicach, to proszę pamiętać, żeby uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego na wprowadzanie tego typu treści do szkoły, poinformować o nim również dyrektora szkoły. Jeżeli są pytania jakiekolwiek, to zawsze my jesteśmy dostępni na stronie projektu, są do nas telefony, dyrektor, nauczyciel może z nami się skontaktować, odpowiemy na wszelkie pytania. Natomiast powiem tak, że w roku 2018-19 projekt posiadał honorowy patronat kuratora oświaty, który stwierdził, że nasze materiały są przygotowane merytorycznie. Okej, widzę, że coś przerywa. No i tak mam nadzieję, że jeszcze wytrwa chwilę, bo już zbliżamy się ku końcowi, bo widzę, że i tak Państwa przeciągnąłem 10 minut. Jeżeli macie do mnie Państwo jeszcze jakieś pytania, to można je zadać. Ja jestem jeszcze dostępny oczywiście. Natomiast też możemy przejść do prezentacji jeszcze na chwileczkę. O, super. Ja też zapowiedziałem i powiedziałem, że można, zrobimy mini konkurs. Ja bym prosił wszystkich chętnych, którzy chcą zabrać udział w konkursie, o zapisanie sobie takiego adresu mailowego o nazwie kontakt@abc-ekonomii.edu.pl. Jeżeli tniemy wszystko, co jest przed małpą, to zostaje nam strona internetowa projektu, na którą można wejść i tam również są wszystkie informacje projektowe. I teraz proszę Państwa, jeżeli ktoś chce zabrać udział w konkursie, to organizator również do Państwa wyśle. O! Mamy już wrzucone, bardzo dziękuję. Organizator również wyśle prawdopodobnie jutro regulamin, ja go jeszcze muszę tylko podpiąć. Natomiast zadanie projektowe będzie bardzo proste. Ponieważ ja jestem pragmatykiem, prosiłbym, żeby osoba, która chce zabrać udział w tym konkursie, napisała maila, czy może napisać to w Wordzie i wysłać to jako załącznik, krótki pomysł na pragmatyczny warsztat dotyczący edukacji ekonomicznej. Temat dowolny, podatkowy. Może być związany ze sprzedażą, może być związany z wolontariatem, kapitałem społecznym, czyli z biedą, bogactwem, z bezrobociem, z pracą. I tutaj, jeżeli taka osoba napisze, nieduży, nie chciałbym, żeby on zawierał na przykład więcej niż jedną stronę, proszę nie pisać tam celów żadnych. Chodzi o to, żeby tematem miałyby być podatki i można by było to praktycznie zrealizować, robiąc na przykład taką a taką zabawę. My powołamy zespół u nas, razem w którego skład będą wchodzili orzy tego webinarium. Wybierze jeden najlepszy pomysł. O, słyszę, że przerywa. Będzie również to opisane w tym regulaminie, także Państwo to dostaną. Natomiast będzie wybrany jeden pomysł, który będzie naszym zdaniem. O, jeszcze coś przerywa. Okej, powtórzę jeszcze raz. Będzie wybrany jeden lepszy pomysł, naszym zdaniem, najlepszy warsztat. I ta osoba, która wygra, otrzyma od nas pakiet ABC Ekonomii o wartości 1200 zł, którego skład będą wchodzić. Już zaraz odpowiem. Którego skład wchodzi właśnie książki dla jednej klasy, czyli to jest 30 książek, które będzie można przekazać albo uczniom, albo zostawić na stanie bibliotecznym. Dodatkowo pakiet nauczyciela i przygotowane materiały lekcyjne. Także tutaj osoba, która wygra, sama zdecyduje, jaka placówka będzie taki pakiet otrzymywać. Do kiedy? Myślę, że ja też cenię sobie Państwa czas i wiem, że to wymaga też przemyślenia i ułożenia, więc już w tym momencie zerknę sobie w kalendarz. Proszę mi powiedzieć, czy na przykład termin 10 czerwca byłby dla Państwa odpowiedni? Dwunasty. Może być dwunasty.
To zróbmy środek tygodnia 12. To zawsze są dodatkowe 3 dni, bo różne rzeczy mogą się wyhaczyć. Ja też pamiętam, że miałem zaplanowane wiele rzeczy. To zróbmy 12. Tak jak powiedziałem, proszę się nie przejmować, jeżeli gdzieś tam przerywało. Ja wszystkie informacje odnośnie tego konkursu również do Państwa podeślę. Natomiast tutaj, tak jak mówię, jeżeli osoby oglądają nas na live'ie, a byłyby zainteresowane tymi materiałami, to nie zgłosiły się poprzez stronę organizatora. Ja bym bardzo prosił, żeby napisały po prostu maila na ten adres, który jest podany, kontakt @abc.ekonomii, że brały udział w tym live'ie i również są zainteresowane tymi materiałami, które są przygotowane, i one również takie materiały jak najbardziej otrzymają.